Siema! W programie jesteśmy Kopcy Dżyna. Jestem Wiesław Szywka. Potestujemy mianowicie wszelkie rodzaju win, które już próbowałem. Na pamięć już wiem, które jest które. No. Starczy tylko dotknąć butelki. Już wiem, że nie muszę smakować. To już jest piorun. Poznaję nawet nie muszę patrząc. Smak spirytusu. To jest złotoryjskie wino kupione w Biedronce. Na pewno. Zgadza się. Tu nie patrząc są w Biedronce też to samo to wino jest. To ma 12% konik. Tak. A to jest kołaczkowe wino. Najsłabsze 9%. Nieudane wino. No teraz spróbujemy, czy rzeczywiście to co mówiłem jest prawdą. No, piorun jedynie jest w plastikowej butelce, które jest najmocniejsze, ma 14 V. No i mianowicie ja się upijam po takich 4-5, no. I zaraz Państwu powiem, jaki ma smak. Czuć spirytusem trochę i jakieś, prawdopodobnie jakieś zioła, bo ja tutaj nie widzę napisu. Ale na dość dobre w smaku. Tutaj jest jeszcze szkodliwy składnik, który bardzo szkodzi człowiekowi na zdrowie. Dwutlenek siarki. Kosztuje 4,75, chociaż kosztowało 4,50. Przez jedną osobę podwyższono na 4,75. To jest amarena, która jest z Biedronki. 4,60 ono kosztuje. Taki kolor jest podpadający jakby denatura, no. Robię. Smak dość względny, który można przyjąć, chociaż tutaj też jakieś tam zawartości, jakieś siarki tam są, które tam... Składniki zawiera siarczyny. O, od razu to wyczułem, że tam siarka jest i tam jakiś składnik, który szkodliwy jest dla zdrowia. Mi tam raczej nie szkodzi. No, no chyba się odporniłem. No tak, tutaj nie ma napisu, nie ma nic. To coś podobne jest jak kiedyś było patykiem pisane. To nie, to jest właśnie podróba. Najlepsze to były kiedyś patykiem pisane, które nie było do wina do podrobienia. No, były jeszcze lepsze, które po 18, po 20 V. Jeszcze, co jeszcze mogę Państwu dopowiedzieć? Czuć troszkę jakby spalenizną. Kolor jakby kompot ugotował suszonych jabłek. A i co jeszcze? Wyczuć może jakby coś suszonego w tym jest i łagodne jest piciu. Najgorzej to jest dziadostwo. Boję się o zęby, bo wyszło to. Co za kurwa. Najgorsze wino, które jeszcze nie można otworzyć. Dość, że taki sikacz za bardzo drogi jest. Niby wiśniowe, ale tu tylko jest jakieś dodatki chemiczne. A tu wiśni żadnych nie ma. To jest są, proszę Państwa. Dużą ilość wypijesz, to zostają takie, jak ja mam brodę i wąsy. Takie czerwone, jakbym śminką się wymazał. No, tak wielu kolegów tu. Ja mówię, co ty, śminką malowałeś się? No ja z tego grzyba, no. Nie, no, mój wino od kołaczka piłem. No to właśnie to ono tak farbuje. Na drugi dzień, jak wypiję, mam zgagę. Mianowicie, trzeba coś z tą zgagą robić, bo nadkwasota niemożliwa. To psotkę, łyżeczkę sotki i wodą popiję, czy nawet wino można. No i raczej przechodzi. A jak ustawiłem, nie? Pierwsze miejsce piorun, drugie to jest złotoryi, amaryna, to też jest, nie wiem skąd, a to badziewie. No. I, kurwa. Dziękuję Państwu za obejrzenie programu i podpowiedziałem Wam, które są wina najlepsze i które najwięcej szkodzą. Oh. Pojechali. Oh.
A to kubek, to tam jest jak ktoś.